Właśnie ten przeładunkowy miał głębokość w swojej największej głębi 10 metrów, co jak na ówczesne czasy było bardzo dużo. Dlatego, że większość statków nie miała takich w ogóle potrzeb w tamtym czasie. Było tylko kilkanaście statków na całym świecie, które ewentualnie potrzebowały większego zanurzenia. A tu wówczas było to nowoczesne rozwiązanie. W taki otwarty prostokąt, w kształcie otwartego prostokątu. I w tym miejscu, które to jest jedna z nielicznych polskich map, Westerplatte przed przebudową, czyli jeszcze z okresu, kiedy tutaj widać dom zbrojowy, kąpieliska, widać tutaj molo, kąpieliska męskie, damskie, tu był prom, w tym miejscu mniej więcej jeden, tu był drugi prom, kilka innych jeszcze rozwiązań, które to jest mapa z początku lat 20. A wybudowany w tym miejscu basen miał kształt, jak tutaj Państwo widzą, takiego otwartego z takim cyplem, bardzo charakterystycznym i dla mnie bardzo interesujący, jak wygląda mapa. Dlatego, że wielu autorów przywołuje mapę Westerplatte i zapomina o jednym, albo nie wiem, że w 1937 roku ten cypel, ten cypel został zniesiony i wejście do basenu zostało rozszerzone w ten sposób. Jak oglądam mapy różnego typu, jeśli tam są zachowane właśnie ten cypel, to wiem, że to na pewno mapa jest sprzed 1937 roku. Basen miał dwa główne ramiona. Tu była większa głębia do 9,5 metra, a tu była 6 do 7 metrów ta głębia. Linia kolejowa, która doprowadzała, że można było przeładowywać bezpośrednio ze statków na pociąg, na wagon do wagonów towarowych. Dlatego, że głównym celem tej składnicy było to, żeby nie składować amunicji, nie przechowywać amunicji, bo się obawiano, że proces chemiczny może spowodować jakieś wybuchy. W związku z tym zaprojektowano bardzo nowoczesne dźwigni. To była bardzo specjalna konstrukcja robiona przez fabrykę Rudzki na podstawie licencji Skody czeskiej. Długo rozważano różnego typu warianty. Zaostrzenia były ogromne, żeby nie doprowadzić czasami do sytuacji, w której mogłoby nastąpić jakiś wybuch. Składnica miała około 3,5 km obwodu, 60 hektarów powierzchni, długość 1200 metrów, szerokość 600, trzy magazyny, te, które było widać tam przy samym wejściu, oraz 19 schronów amunicyjnych różnej wielkości, w zależności od rodzaju prochów, które przechowywano, albo prochów. Stacja kolejowa, własna stacja kolejowa, Westerplatte, trzy pary torów kolejowych liczące w sumie ponad 7,5 km z różnymi rozgałęzieniami. Generator, elektrownia, gospodarstwo. Garnizon na Westerplatte, polski garnizon, był samowystarczalny. Żołnierze pełnili wszystkie funkcje, od gospodarczych do wartowniczych. Był to jedyny polski oddział Wojska Polskiego, regularny oddział Wojska Polskiego poza granicami II Rzeczypospolitej. Garnizon ten, tu jest jedno ze zdjęć lotniczych robionych w 1929 roku. Tu widać tą jeszcze przed przebudową centralną część, a tu było gospodarstwo, gdzie hodowano i krowy, i świnie były, warzywniak, no wszystko właściwie. W 1928 roku nastąpił podział Westerplatte na trzy strefy. Strefa
czerwona to była strefa podlegająca administracji polskiej, bo podkreślam, że Westerplatte nigdy nie było własnością Polski. My mylimy i opowiadamy nieprawdziwe rzeczy. Myśmy mieli dzierżawę na 99 lat, z tym, że w 1928 roku w ramach tzw. komercjalizacji nastąpił podział. Część czerwona była pod administracją polską, część ta niebieska to była Rada Portu i Dróg Wodnych, która zarządzała wszystkimi terenami portowymi, a ta część tutaj to była linia kolejowa, należała do administracji polskiej, Rady Portu i kolei państwowych, polskich kolei państwowych, bo koleje dalekobieżne na terenie Wolnego Miasta Gdańska były polskie. Tak wyglądało to w porcie, takim ujęciu portowym, cały port gdański. Co wiemy o Westerplatte? Dokładnie 13 lat, 7 miesięcy i 20 dni. Od 18 stycznia do 7 września, 18 stycznia 1926 roku do 7 września 1939 roku. Pierwszy oddział wylądował, polski oddział Wojska Polskiego wylądował 18 stycznia 1926 roku. Był to oddział zaledwie 22 żołnierzy, który przejął służbę wartowniczą w dwóch zaledwie punktach i pierwszą wartę wystawiono 20 stycznia 1926 roku. Pierwszą wartę. Ostatnią wartę pokojową wystawiono 31 sierpnia 1939 roku. I rzecz ciekawa, w dokumentacji historycznej zachowały się pierwszy i ostatni raz. Mamy pierwszy pisany rozkaz przez komendanta, bo to była taka struktura, był komendant i dowódca oddziału wartowniczego z właśnie z 20 stycznia 1926 roku i ostatni rozkaz wydany na Westerplatte po południu w sierpniu 31 sierpnia 1939 roku. Pierwszy rozkaz podpisał komendant Szaniawski i kapitan, porucznik Konieczny, ostatni rozkaz podpisał kapitan Dąbrowski. Był to rozkaz przydzielający służbę wartowniczą na Westerplatte. I w tym przedziale tych ponad 13 lat mamy kapitalnie zachowane rozkazy z tamtego czasu. Rzecz unikalna w naszych archiwach. Rzecz, która jest w ogóle wywołuje zaskoczenie, że tyle materiału się zachowało. I dzięki temu możemy odtworzyć właściwie prawie że wszystko, co się działo na Westerplatte. Łącznie to wymaga mozolnej pracy z tym, żeby ustalić nawet, kto służył na Westerplatte między 26 a 39 rokiem. Rzecz taka incydentalna, przeglądając te różne rozkazy, nagle natrafiłem na nazwisko takie same jak ja mam, czyli Drzyciński. Więc oczywiście domyślacie się Państwo, pierwsza rzecz, którą skąd ten człowiek wystąpił w jednym rozkazie, w drugim, trzecim. Więc zacząłem analizować, szukać. No i się okazało, że to jest rocznik mojego ojca, czyli 1909 rok. W dodatku ze wsi obok pomorskiej, bo to głównie były z Pomorza te załogi pierwsze, wsi obok, która na Pomorzu koło Świecia, tam się znajduje cały krąg i tam ta rodzina tak dosyć tak się rozmieściła. To był w 30 roku. Ten Boże, już nie pamiętam. W każdym razie było, nie mogłem więcej ustalić, nie wiem, nie potrafię, może nie mam czasu, może nie chcę mi się. To już wystarczyło dla mnie takie. Ale drugi był bardzo taki fajny moment, kiedy analizowałem różne tam dokumenty, natrafiłem na plany rozbudowy w 30, na początku lat 30, tam halę jedną trzeba było przebudować, no i składano projekty. Wśród tych projektów natrafiłem na nazwisko architekta, który to zaprojektował. Nazywał się Jurkiewicz, Ludwik. Myślę sobie, Jurkiewicz, co to za zbieżność?
Przypomniałem sobie, że moja babcia ma nazwisko rodowe Jurkiewicz. Więc zacząłem szperać, co to jest. Okazało się, że faktycznie to był brat mojej babci. To jest rzecz, proszę Państwa, nieprawdopodobna. Oczywiście mówię to jako anegdotę, jako taką pokazanie, jakie to niekiedy zaskakujące związki pojawiają się. Zresztą tego Jurkiewicza pamiętam jako chłopak jeszcze, bo chodził, mieszkał na Powstańcu Warszawskim i jak rodzice w 1945 roku przyjechali z naszą czwórką dzieci do Gdańska, to ojciec tam zajął jakiś taki rozwalony dom, no i był problem, że trzeba odbudować to dom. No i o co? W rodzinie się szukało i właśnie ten Jurkiewicz był tym, który do dnia dzisiejszego mam tam na jakichś planach domowych, tam jest jego nazwisko. I chodziło się niekiedy do niego tam, bo ciocia to miała tak na imię Berta, była taka postawna, mówiła taką twardą mową polską, gdańszczanką, są fantastyczne, ale to już. Co wiemy? I tu się zaczynają właśnie. Wiemy i nie wiemy. Ile było Westerplatczyków? Nie wiemy. Wiemy, że około 210. Dokładnie nikt nie powie. Nikt nie powie. Próbowałem to analizować i imiennie udało mi się ustalić, że 210 osób, ale nie do głowy. Może być więcej, może być mniej. Ale to będzie 1, 2, 3 osoby. Dlatego, że nie zachowały się żadne listy, które na przykład listy kapitulacyjne, w których by się wymieniało wszystkich tych, którzy poddali się. Bo na ogół coś takiego było. Natomiast posłużyłem się materiałami niemieckimi i tam znalazłem kapitalne materiały z archiwum niemieckiego, które było w Oliwie, tam była taka składnica materiałów archiwalnych polskich i oni tam analizowali wszystko. Co tylko było można. No oczywiście wzięli na tapetę również tam Westerplatte. Co na tę Westerplatte, bo ich bardzo interesowało. Wywiad polski, bo był bardzo silny wywiad na Westerplatte. Polacy tam mieli bardzo mocną placówkę. I analizowali i liczyli. Niemcy liczyli. I zobaczyłem na metodę ich obliczania. I to mnie zafascynowało. Dlatego, że metoda była, jak to się mówi, wojskowo prosta. Pierwszą rzeczą, którą niemieccy archiwiści obliczali, ile mogło być, ile spożywa się bochenków chleba. No w wojsku jest podstawową rzeczą. Chleb. I na podstawie tych zamówień, jak i spożytego chleba, obliczyli, że we wrześniu 1939 roku na Westerplatte było 210 żołnierzy. Bo to im tyle wychodziło z podzielenia. 800 gramów była norma na żołnierza, tam jeszcze smalec, tam inne takie rzeczy, bo się zachowały księgi właśnie z zamówień i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ile było, to zaraz później tam na końcu jeszcze Państwu powiem, zachowały się zapisy ze Schleswig-Holsteina, który atakował, jak i również dowódców oddziałów, które szturmowały Westerplatte. I dowódcy kompanii szturmowej, i dowódcy saperów, którzy szturmowali na Westerplatte. I tutaj zaczynamy być, mamy różnice, mimo że te zapisy są z tego samego dnia. I prawie, że z tej samej godziny mamy rozpiętość kilkudziesięciu osób. I to jest zastanawiające, ale to za chwilę. Wiemy również o innych sprawach to, że w sumie przez Westerplatte przeszło około 1700 żołnierzy od 26 roku do 39. Dlatego, że co pół roku była wymieniana grupa, najpierw co 3 miesiące, a później co pół roku,